Wiosenne przebudzenie, popołudnie rozmaitości z piątką to impreza cykliczna, w czasie której od lat spotykają się uczniowie i ich rodzice. Wraz z nauczycielami przygotowano wiele atrakcji, na przykład magiczny dywan, gogle VR czy warsztaty jogi. Zajęcia pełniły ważną funkcję integracyjną. W formie zabawy łatwiej znaleźć nić porozumienia, porozmawiać o nurtujących sprawach czy zwierzyć się rodzicom. Konkurencje skracały dystans między młodzieżą i ich rodzicami. W końcu znaleźli czas na robienie czegoś razem. To nieczęsty widok w dzisiejszych czasach. Nie mam zegarka, liczy się jest tylko to, że na pulsa tankuje i z tobą wyląduje. Życie to trasa, czerwę w lewe Taniec, śpiew, ruch fizyczny, każda forma zabawy jest dobra, gdy w grę wchodzi międzypokoleniowa współpraca. Bardzo fajna inicjatywa i mam nadzieję, że nie będzie to ostatnia tego typu impreza. Zabawy z językiem obcym i rodzimym, kącik piękności czy zawody w różnych dyscyplinach sportowych to były kolejne atrakcje przygotowane na ten dzień. Licznie przybyli nasi uczniowie wraz z rodzicami na to wydarzenie. Patrząc na zaangażowanie wszystkich uczestników, wydaje mi się, że jest to dobrze spędzony czas. Celem wiosennego przebudzenia było budowanie pozytywnego wizerunku placówki oraz integrowanie szkolnej społeczności. Język angielski można sobie nawet angielski trochę poćwiczyć. Jest nawet język polski, żeby mieć poprawną polszczyznę. Zespół pedagogiczny jest bardzo wyuczony i wykształcony do tego, aby nauczać tutaj dzieci. Cieszę się z tego powodu, że moja córka tutaj chodzi do tej szkoły. Tego dnia nikt nie mógł być smutny, a już na pewno głodny, o co skutecznie zadbali rodzice, piekąc ciasta.